Cześć. Dziś Wam chcę przedstawić materiał, taką ciąg dalszy bojkotu. Więc posłuchajcie. Bojkot 2. Czyli idioci i idiotki bojkotują dalej. To co ruskie, czyli co bojkotują? Jak większość kapitału w Polsce jest niemiecka, niemiecki. Tym razem proponuję bojkotować USA, czyli bideta starego dziada. Zwanego też termosem. Ale również banderę. Banderowców z UPA. Bojkotować też PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Dalej, PO, Platformę Obywatelską, SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli Bandę Czworga. Oraz bojkotować UE, Unię Europejską, czyli Czwartą Rzeszę. Ale debilki i debile wymyślili bojkot również. O Jezu. Chin. Wyobraźcie sobie, Chin. Bo robią interesy z Rosją. O Jezu. Tylko, że całe RTV, całe AGD, do tego dorzućmy komputery, telefony, czyli smartfony, foto, kamery, gry, te wszystkie konsole, w które grają, i całą resztę to wszystko przecież jest z Chin. Im się wydaje, bo on ma tablet ma i tam jest napisane Asus, to jemu się wydaje, że on to ma z Asusa i będzie bojkotował przez ten tablet. Ale nie widzi już na odwrocie malutkiego napisu Made in China. A smartfony i te smartwatche, jemu się wydaje, że on ma Asusa albo Samsunga albo Sony ma napisane na przykład na smartwatchu, albo jakaś inna marka, ten LG czy coś tam,
jakiś Philips. Ale na odwrocie ma napisane małymi literkami Made in China. Ale bojkotują. Chińczyków trzeba bojkotować, bo interesy z Rosją. Tylko że jak będą bojkotować, to się w końcu Chiny zdenerwują i nie będzie tabletów dla Polaków. Nie będzie smartfonów dla Polaków, smartwatchy, nie będzie tych wszystkich konsol i nie będzie w co grać, ani gier, bo to też wszystko z Chin przecież idzie. Nie będzie telewizorów, nie będzie RTV, nie będzie AGD. Na tarze będziesz prał. Skończą się komputerki dla Polaków. Bojkotujcie Chińczyków. Denerwujcie ich. Ale przypominam, większość kapitału w Polsce to niestety niemiecki. Popatrzcie, jakie samochody jeżdżą. Widzicie samochody rosyjskie czy niemieckie? Ja tu nie mówię, że Rosja jest jakaś super, święta i trzeba ich bronić i tak chwalić. No ale obudźcie się. Obudźcie się. Sklepy też są niemieckie. Większość telewizji kapitał niemiecki. Większość prasy kapitał niemiecki. Samochody niemieckie. Czym jeździ? Czym jeżdżą służby? Niemieckimi samochodami. Adidas jest niemiecki czy rosyjski? To samo Puma. Wszystkie towary sprowadzane, te wszystkie niby marki, Philipsy, Asusy, wszystko jest chińskie tak naprawdę. To kogo wy chcecie bojkotować? Chińczyków? Ich wkurzyć, żeby dla Polaków nie było żadnego sprzętu? Ale Niemców już nie chcecie bojkotować. Ale Rosję tak. Oczywiście, bo tu rosyjskiego kapitału jest tyle, że o Boż! Ruskie stacje i parę ładniwa, co w Polsce jeździ. No rzeczywiście bardzo dużo. A poza tym wojna nie toczy się w Polsce. Po co my się aż tak mocno w to mieszamy? Bez przesady. Dla mnie osobiście Polska jest najważniejsza. Polska, a nie jakaś tam Ukraina, Rosja, czy w dupie mam jednych i drugich. Polska jest najważniejsza. I trzeba się martwić o swoje podwórko, a nie bojkotować kogoś tam, bo napadł na kogoś tam. P jak Polska. Ale bojkotujcie. To się skończy tak, że Chiny odetną wszelkie dostawy i się posracie. Bez tej swojej chińskiej technologii z napisem Asus albo z napisem Samsung. Tyle ode mnie. Do następnego.